Siemanko, witam serdecznie. Ostatnio dostałem taki komentarz pod filmem, że za dużo mówię o złomie. No ale to jest taki kanał o złomie, co można z czego wykorzystać i co z tego złomu, ile można po prostu zarobić i co sobie kupuję. No a dzisiaj przyszła mi taka torba narzędziowa. Już częściowo mam ją zapakowaną. Torba kosztowała mnie 70 zł. Wiadomo, że wcześniej ją musiałem zamówić. No ale te pieniądze właśnie były ze złomu. Prawdopodobnie sprzedawałem wtedy, bo to jakieś 2 tygodnie temu było, aluminium i stal. Mieć w depozycie mam całą beczkę, składam do następnego depozytu, tylko tutaj muszę porządek zrobić. A jak przyszła mi torba, no to właśnie taka podręczna, czyli miernik, próbówka do ściągania izolacji. Tu na przykład taki sprzęt popularnie zwany Yokari. No i różnego typu śrubokręty, obcinaczki. No myślę, że to się sprawdzi, taka podręczna torba, nie wszystko trzeba ze sobą nosić od razu. A widzę, że jest solidna i taka podręczna, więc pokazuję wam to, co kupuję za złom właśnie. Takie jeszcze ma rączki, więc może kogoś zainspiruje w ten sposób. Taka fajna rączka składana, że można ją złożyć, o właśnie, właśnie tak. Na ramię też jest rączka podręczna, podręczna torba. Powiem wam, że brakowało mi takiej podręcznej torby, bo zawsze z dużym wózkiem narzędziowym na tą robotę po prostu wszystkiego naraz nie potrzeba zabierać ze sobą, o w ten sposób. Dobra, robię porządek. Za niedługo otwieram nową beczkę. Tu są przewody 16, czyli trochę miedzi będzie, styki jeszcze z tego soft startu. No i Fabi pisałbym, zrobił prostownik na tych dwóch transformatorach. Nawinę tutaj uzwojenia wtórne, pierwotne odpowiednio połączę i pokażę wam, jak można prosto zrobić prostownik do ładowania. Tak, wiadomo, że musi mieć trochę więcej wyjść, znaczy dobrze mieć taki transformator, który ma w ogóle odczepy, żeby było więcej napięć. Do prostownika transformator jest dobry w granicach 15 V, 18, bo diody prostownicze trochę obetną to napięcie. Nawet kiedyś pamiętam, z transformatora bezpieczeństwa odwijało się parę zwoi i no takich transformatorów dużych już nie ma, bo wszystko jest zastąpione elektroniką. Jeszcze raz torba narzędziowa. Tu różnego rodzaju przegródki na jakieś wago, na tulejki. Z drugiej strony to samo. To nie jest recenzja, tylko pokazuję wam, co można, jak można wykorzystać takie pieniądze ze złomu. No a w większości to są właśnie kable miedziane, aluminiowe, mosiądz też się zdarza z różnych urządzeń. No ale też zdarzają się właśnie transformatory, stare lampy, tak jak widzieliście już nieraz na moim kanale. Dobra, pozdrawiam, łapki, suby, pamiętajcie, wspierajcie mój kanał, bo to przynosi taką satysfakcję, że coś można pokazać, co
co z tego złomu, jak ten złom wykorzystać i co można za niego kupić po prostu. Bo wykorzystać też można, tak jak te transformatory, ja je z powrotem, to są transformatory z mikrofalówki, z powrotem je tak połączę i zrobię z tego prostownik. Dobra, to wszystko. Dzięki za uwagę.